Dzień dobry, panie profesorze. Witamy dzisiaj pana Sławomira Cęckiewicza. Napisał pan książkę o Wałęsie, ostatnią pana. To jest już trzecia książka. Przepraszam, że zacznę z grubej rury, że tak powiem, prosto z mostu. Ale pierwsze pytanie, czy Wałęsa był agentem? Tak, oczywiście. To jest bezsporne, ale moja książka, jak pan zauważył, trzecia, nie dotyczy tej kwestii, można powiedzieć. Znaczy, oczywiście ta sprawa jest poruszona dość obszernie w książce, ale nie odtwarzam już całej historii współpracy, gdyż to zostało opisane po prostu w dwóch poprzednich książkach. To jest książka raczej, ta nowa książka jest raczej książką o tym, jak wyglądały konsekwencje współpracy Wałęsy z SB w latach 70-76 i czy ta współpraca rzutowała na późniejszą jego działalność. I tutaj niestety odpowiedź jest twierdząca. Tak, rzutowały i w jakimś sensie zdeterminowała współpraca agenturalna z SB wszystkie późniejsze poczynania Wałęsy, również te, które dotyczą jego przywództwa w Solidarności. Tą książkę pan zadedykował Grzegorzowi Lewandowskiemu. To jest na pierwszej stronie, jak się otwiera. Tę książkę dedykuję Grzegorzowi Lewandowskiemu. Proszę nam powiedzieć pokrótce, kto to był i dlaczego pan zadedykował tę książkę tej osobie. To jest, można powiedzieć, postać tragiczna, ściśle związana z Wałęsą. To jest nieślubny syn Lecha Wałęsy. Ja po prostu przez to chciałem przywrócić mu taką elementarną pamięć, godność, można powiedzieć, godność, którą każdy z nas nabywa, kiedy się rodzi, to znaczy prawo do imienia i nazwiska. Proszę sobie wyobrazić, że na grobie tego biednego małego człowieczka, bo zmarł w 67 roku jako czterolatek, utopił się po prostu, wypadek tragiczny. W 90 roku, w momencie, kiedy Lech Wałęsa zostaje prezydentem Rzeczpospolitej, znika z jego grobu tabliczka, na której nigdy nie było nazwiska Wałęsa, tylko Grzegorz Lewandowski. Ona znika i można powiedzieć, że anonimowość tego grobu, który jest sukcesywnie, można powiedzieć, rozpada się, jest coraz bardziej, ulega takiej erozji, bo nikt o niego nie dba, że warunkiem istnienia tego anonimowego grobu jest właśnie jego anonimowość, to znaczy to, że nie wiadomo, kto tam leży. No i pojechałem po prostu do tej Chełmicy Dużej, gdzie na cmentarzu leży Grzegorz Wałęsa. Rozmawiałem z proboszczem, rozmawiałem z mieszkańcami okolicznych miejscowości, wsi. I to jest wiedza powszechna po prostu, że to jest syn Lecha Wałęsy. I opisując tą historię, fotografując ten grób nieszczęsny i dedykując wreszcie tą książkę właśnie temu Grzesiowi, no chciałem jakoś przywrócić pamięć o nim, że ktoś taki po prostu był. Ktoś, kogo Wałęsa się po prostu wyparł. Nie po to, żeby przywalić, powiem kolokwialnie, Wałęsie, ale po to, żeby pokazać po prostu, że taka osoba w jego życiu była i ona też zasługuje po prostu na pamięć i stąd ta dedykacja. No właśnie, bo pan był w tych rejonach. Proszę powiedzieć, z jakiej rodziny, z jakiego środowiska w ogóle Wałęsa pochodzi? No trzeba powiedzieć, że to jest środowisko patologiczne, głęboko patologiczne. W zasadzie każdy socjolog rodziny, psycholog, psychiatra powiedziałby, że z tego chleba nie było, czy z tej mąki nie było szansy upiec dobrego chleba. I rzeczywiście jak się zanalizuje całą historię rodzinną Wałęsów, te wszystkie patologie związane z, no co tu dużo mówić, z gangsterką, która towarzyszyła jemu od najmłodszych lat, no to lepiej pewnie zrozumiemy to, że to jest człowiek z bardzo silnymi ograniczeniami i że ktoś taki postawiony na czele narodowo-wyzwoleńczego ruchu Solidarności zwyczajnie nie miał szans. Nie miał szans po prostu w zderzeniu z tą machiną władzy komunistycznej w okresie PRL-u. No, wydaje się, że jego mama była kimś dobrym, no, pani Feliksa Wałęsowa. No, robiła wszystko, żeby zadbać o te dzieci. Miała ich sporo z dwóch związków.
z Bolesławem i Stanisławem Wałęsami. No ale sobie, można powiedzieć, nie radziła. Wielka bieda, potem patologie związane właśnie z tą gangsterką. No i wreszcie ten Leszek, który w zasadzie musi uciekać po prostu z tych okolic Łochocina, Popowa, żeby się gdzieś skryć po prostu przed ludźmi, którzy go zwyczajnie nie lubią, czy wręcz nienawidzą. Z dokumentów wynika, że Wałęsa razem z, przede wszystkim Lech ze swoim bratem Zygmuntem terroryzował po prostu okolicznych mieszkańców i okoliczne wsie. No i w pewnym momencie ta nienawiść do nich była tak duża, że Lech po prostu postanowił uciec z tego regionu i nagle, nie mówiąc nic matce, w maju 1967 roku wsiadł w autobus, później w pociąg i dojechał do Gdańska. No właśnie. Wałęsa brał udział w wydarzeniach grudniowych 1970 roku. I z tego, co wiem, pan to również opisuje w swojej książce, kiedy robotnicy podeszli pod komisariat milicji, nagle Wałęsa się pokazał w oknie komendanta komisariatu policji. Jak on tam się znalazł? Powiem więcej, to nie chodzi o komisariat, tylko o komendę miejską milicji obywatelskiej. No, moment kluczowy, 15 grudnia 70 roku, wczesne godziny poranne, około 7 rano. Jak on się tam znalazł? Moim zdaniem wszedł na jakieś hasło, wszedł jako swój, po prostu. I ta książka jakby odsłania kulisy tego wejścia. W tym sensie, że wiemy, że z Wałęsą były przeprowadzone rozmowy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa już 14 grudnia, czyli dzień wcześniej, więc był już tajnej służbie on znany i wszedł w moim przekonaniu jako swój następnego dnia rano. Wszedł po to, żeby uspokoić nastroje. Pod komendę miejską milicji obywatelskiej zgromadził się wielotysięczny tłum robotników Stoczni Gdańskiej, którzy żądali uwolnienia kolegów aresztowanych dzień wcześniej podczas manifestacji, demonstracji na ulicach Gdańska. I Wałęsa, jako rzekomo jeden z nich, miał przemówić, przemówił przez okno w obecności dwóch milicjantów, majorów milicji obywatelskiej w mundurach, apelując po prostu do robotników o to, żeby się uspokoili. No ale nikt się nie chciał uspokoić i w jego stronę poleciały najpierw wyzwiska: szpicel, zdrajca, świnia. To jest cytat z Lecha Wałęsy, który to tak zapamiętał. A później grad kamieni. Wałęsa był ewakuowany razem z milicjantami po prostu jakby na tyły budynku. No to jest oczywiście jedna z większych tajemnic w życiorysie Wałęsy, że on już w okresie jakby przebiegu całej sekwencji tragicznych zdarzeń grudnia 70 roku w Gdańsku był po prostu człowiekiem tamtej strony, był człowiekiem komunistów. Na jednym ze spotkań powiedział pan, że Wałęsa był człowiekiem, który musiał z kimś współpracować. Kiedy się zaczęła ta jego współpraca i dokąd trwała? No to jest w zasadzie cytat z pułkownika Adama Chodysza, który mi kiedyś powiedział w 2008 roku: wie pan, panie Sławku, Wałęsa zawsze z kimś musiał współpracować. I dopytując się pana pułkownika, usłyszałem, że Wałęsa współpracował z kimś od zawsze. Drążyłem problem i Chodysz powiedział mi, że Wałęsa współpracował z milicją obywatelską jeszcze właśnie w czasie pracy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie, a później, kiedy został wzięty do wojska, do zasadniczej służby wojskowej, współpracował z Wojskową Służbą Wewnętrzną. No ale tutaj wiedza nasza jest, można powiedzieć, poszlakowa, inaczej jak w przypadku Służby Bezpieczeństwa, gdzie mamy do czynienia już z wiedzą empiryczną, z dowodami w postaci źródeł historycznych, donosów agenturalnych. No ale wydaje się, że to jest dość prawdopodobne, że tak było, że Wałęsa po prostu był człowiekiem, który zawsze jak to on określał komunistów, z silniejszymi musi współpracować, bo inaczej jak nie współpracowałby, to by nic nie osiągnął. Panie profesorze, ta wiedza o Wałęsie jest ogólna w społeczeństwie.
Zastanawiam się, dlaczego on się nie przyzna. Przecież to jest ogromne brzemię, wiedząc, że wszyscy o tym wiedzą. Pan też wspomniał na jednym ze spotkań, że właściwie on nie może wychodzić na ulicę, bo od razu ludzie by na niego krzyczeli. Dlaczego on nie zdejmie tego brzemia z siebie i się nie przyzna, nie wyspowiada? Mówiąc tak bardziej językiem publicystycznym, potocznym, to bym odpowiedział panu na to pytanie w ten sposób. Zawaliłby się system III Rzeczpospolitej. Jeśli patron tego systemu, ojciec tego systemu, okazałby się agentem w rozumieniu takim, że on by się sam do tego przyznał, to cały ten system uzyskałby jakby prawomocnie ten przydomek, że tak powiem, grzechu pierworodnego, że to był system stworzony po prostu na agenturze i tajnych służbach. A do tego jeszcze pojawiłby się problem czy pytanie innego rodzaju. Jeśli byłeś agentem, to powiedz, jakim byłeś agentem, co zrobiłeś, kogo zdradziłeś. No i tu by się zaczęły bardzo poważne schody. Dlatego, że sam Wałęsa ma dzisiaj świadomość tego, że w zasadzie do czego on ma się przyznać? Do tego, co jest wiadomo dziś, czy do tego, co będzie wiadomo za 10 dni, albo za rok, albo za 5? Ta sytuacja z jego agenturalnością mianowicie jest dynamiczna, że cały czas odkrywamy coś nowego. I w zasadzie to jest jakby ciągłe gaszenie pożaru. Cały czas jest coś nowego i cały czas do czegoś nowego musiałby się przyznać. A z kolei nie ma w sobie takiej odwagi, takiego wewnętrznego heroizmu, w jakimś sensie i wielkości. Bo przyznać się do grzechów to jest coś poważnego w życiu każdego człowieka. No, żeby powiedzieć właśnie całą prawdę. I jest jeszcze inny aspekt tego nieprzyznania się Wałęsy. Ten aspekt, można powiedzieć, systemowy, w którym jemu nie pozwala się przyznać. I to jest, na tym polega jego główny dramat. Z jednej strony on nie wie, co jest na niego jeszcze gdzieś, w czyichś rękach. A z drugiej strony jest jakaś ręka, która go trzyma za jego rękę i mówi nie możesz się przyznać. I tak odczytuje na przykład film Wajdy, Wałęsa, Człowiek z nadziei, że to jest taka desperacka próba systemu III RP, żeby pan Lech się nigdy nie przyznał. I tu bym powiedział, no jako Polak, jako chrześcijanin, bym powiedział coś takiego. Nasza pomoc, nasza modlitwa Lechowi Wałęsie jest potrzebna, żeby on stanął w prawdzie. To jest człowiek, który jeszcze dzisiaj może odegrać jakąś istotną rolę w historii Polski, jeśli odsłoni po prostu całą prawdę o swojej agenturalności i o tym, co widział. On wielokrotnie wierzgał. A skoro wierzgał, mówiąc na przykład, że Mazowiecki to był ktoś, kto jakby dłużej porządził, to byśmy mieli Jaruzelskiego na 5 lat i Armia Czerwona nigdy by nie wyszła z Polski, mówił takie rzeczy, moim zdaniem po prostu prawdziwe, to znaczy odsłaniając jakiś fragment prawdy o systemie III Rzeczpospolitej, o kulisach polityki polskiej po roku 89. Więc jakieś tam sumienie ma i jakieś pokłady dobra być może jeszcze w nim drzemią i trzeba by mu dać szansę. Oczywiście po ludzku, jako historyk, od razu budzi się we mnie taka myśl, że to jest po prostu niemożliwe. No ale pewnie w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, więc jakąś furtkę, póki żyje pan Lech Wałęsa, trzeba mu dać. I tak też zatytułowałem pierwszy rozdział tej książki, Póki żyje człowiek. Właśnie póki żyje człowiek, ma sumienie. I to sumienie ma też Lech Wałęsa. Chodzi do kościoła, może się spowiada, przystępuje do sakramentów świętych, więc być może coś tam jeszcze w tym sercu drzemie. Ja myślę w ogóle, że to jest człowiek z takim bardzo silnym wewnętrznym niepokojem, czyli z takim robakiem sumienia gdzieś, który go po prostu trawi wewnątrz i z jednej strony mówi mu nie przyznawaj się, a z drugiej strony przyznaj się, będzie ci lżej. Wspomniał pan o filmie Wajdy. Jak ten film się ma do prawdy historycznej? No w ogóle nie ma się do prawdy historycznej. On się po prostu dramatycznie rozjeżdża z prawdą historyczną. I zawsze, kiedy mam odpowiedzieć na podobne pytanie, wskazuję na taką jedną fundamentalną, kłamliwą scenę. To jest moment, kiedy Lech Wałęsa kończy strajk.
dramatyczny moment z 16 sierpnia 80 roku, kiedy nie wiadomo dlaczego w gruncie rzeczy Wałęsa jako przewodniczący komitetu strajkowego w obecności dyrektora Stoczni Gdańskiej, Klemensa Gniecha, ogłasza zakończenie strajku i w dość obcesowych słowach, w filmie tego nie ma oczywiście, wygania po prostu robotników do domu, mówiąc, że wszystko zostało załatwione. Mamy podwyżkę, idźcie do domu, jest sobota, trzeba zjeść obiad, w poniedziałek do roboty. W rzeczywistości po prostu ten moment wyglądał w ten sposób. Wałęsa ogłasza koniec strajku, większość robotników wychodzi, ale trzy bohaterskie kobiety, przede wszystkim Alina Pienkowska, później Anna Walentynowicz i Ewa Ososka, biorą odpowiedzialność na własne barki i kobiety ratują strajk. To jest fenomen po prostu, który powinien być pokazywany na całym świecie, zwłaszcza dzisiaj w epoce filozofii gender. Te kobiety po prostu rozpierzchły się po zakładzie pracy i zamykają bramy stoczniowe, próbując zatrzymać wychodzących ze stoczni robotników. Henryka Krzywonos w tym czasie krzyczy do Wałęsy: zdrada, zdrada, teraz wybiją nas jak pluskwy. Tego też w filmie nie ma. Czyli kobiety wzięły na siebie odpowiedzialność ratowania strajku, a jednocześnie ogłoszenia strajku solidarnościowego. Solidarność nigdy by nie powstała, gdyby nie tamten moment historyczny ratowania strajku i ogłoszenia proklamacji strajku solidarnościowego, to znaczy takiego, który się solidaryzuje z wszystkimi, którzy strajkują nie tylko w Trójmieście, ale w całej Polsce. O to chodziło. Nie chodziło o to, żeby załatwić coś dla stoczniowców, tylko dla wszystkich Polaków. I otóż w filmie, proszę sobie wyobrazić, ta scena wygląda w ten sposób, że te bohaterskie kobiety, myślę tutaj o Alinie Pienkowskiej i Annie Walentynowicz, stoją po dwóch stronach Lecha Wałęsy, jedna po lewej, druga po prawej stronie Lecha Wałęsy. I w momencie, kiedy on ogłasza zakończenie strajku, klaszczą mu i się cieszą. To jest po prostu coś tak nieprawdopodobnego. Szczerze powiem panu, że nie wierzyłem, że Wajda jest w stanie taką scenę po prostu nakręcić. To jest naprawdę fundamentalny fałsz. I teraz te wszystkie dobre cechy tych dwóch bohaterskich kobiet, Ewa Ososka w ogóle się nie pojawia w filmie, czyli po prostu ta walka o to, żeby ten strajk uratować, one są przypisane, te cechy, Henryce Krzywonos. To pokazuje po prostu, że Wajda jest zacietrzewionym, zaangażowanym politycznie artystą, który opisuje historię w taki sposób, w jaki widzi go dzisiaj świat rządowej polityki. Skoro Henryka Krzywonos jest dzisiaj z Donaldem Tuskiem, to automatycznie jest na tym ekranie po prostu pokazana jako superbohaterka. Skoro Platforma Obywatelska zakazuje, że tak powiem, kultu państwowego, patriotycznego Anny Walentynowicz, odmawiając zgody na budowę pomnika, zgody na patronat nad ulicami w Trójmieście, w Gdańsku, no to oczywiście Anna Walentynowicz będzie pokazana jako no jakaś wariatka albo klakierka po prostu co najwyżej Lecha Wałęsy. No i wreszcie Alina Pienkowska po prostu. Postać wielka, wspaniała, ale nie mogąca się bronić, bo też nie żyje. Powiem coś może dziwnego dla wielu. To jest po prostu była małżonka Bogdana Borusewicza. I proszę sobie wyobrazić, że Bogdan Borusewicz, który jest marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zapytany, czy mu się ten film podoba, powiedział, że film jest fantastyczny, bardzo dobry, prawdziwy i nie zgadza się tylko jedna rzecz. I wcale nie powiedział tego w obronie swojej żony, że ona została, jej wizerunek został pohańbiony, sfałszowany. On powiedział, że się nie zgadzała jedna rzecz, to znaczy on nie nosił kraciastej koszuli w tym filmie. No to jest jakiś po prostu dramat i w ogóle na ten film można by spojrzeć właśnie z perspektywy tylko tej sceny, ale tych rzeczy fałszywych po prostu w tym filmie jest bardzo dużo. Oczywiście można by zacząć od tego, jak wygląda ten werbunek Wałęsy przez SB. To też jest oczywiście wszystko sfałszowane, ale to mi się wydaje najbardziej takim ciosem po prostu poniżej pasa. Coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć i przydarzyć Andrzejowi Wajdzie. Tutaj dotknął się pan jeszcze dwóch pytań, które miałem w następstwie.
Jedno z tych pytań dotyczy, czy gdyby działacze Solidarności w tym czasie i później w 80 roku, którzy wiedzieli, że Wałęsa jest agentem, Krzysztof Wyszkowski, który hodował Wałęsę, który twierdzi na spotkaniu w Nowym Jorku z nami, powiedział, że oni się bali, że gdyby Wałęsa został, gdyby zdemaskowali Wałęsę wtedy, to związek by się rozpadł i nie byłoby Solidarności i tak dalej. Gdyby wtedy zdemaskowali Wałęsę, to czy nie było szansy na wykreowanie innego lidera, innego przywódcy, może właśnie przywódcy kobiety, który by pociągnął ten związek, jakiegoś charyzmatycznego przywódcy, zamiast brnąć w kłamstwo dalej, dalej, dalej? No to jest oczywiście pytanie, które musi pozostać otwartym, ale wydaje mi się tak, kobieta nie byłaby w stanie stanąć na czele Solidarności. To był jednak ruch, bym powiedział, męski, bo to był ruch robotniczy. I ruch robotniczy wielkich zakładów pracy, zdominowanych przez mężczyzn. Trudno w ogóle by znaleźć kobietę o takiej charyzmie przywódczym czy przywódczyni. I sama Anna Walentynowicz, kiedy ktoś chciał obwołać ją 16 sierpnia w tych dramatycznych momentach zakończenia strajku przez Wałęsę przywódcą, powiedziała nie, baba nie będzie zaakceptowana przez mężczyzn, przez chłopów. I słusznie po prostu, ale oczywiście jest tak, że historia czy polityka nie znosi pustki i to nie jest taka alternatywa, jak nie Wałęsa, to nic, to by przestało wszystko się kręcić i istnieć. Nie, znaczy sytuacja przy okazji tworzenia ruchu Solidarności pokazała, że w każdym z regionów jest jakiś lider, jest jakiś Wałęsa, tylko nieobciążony po prostu tą agenturalnością. Oczywiście tutaj pomijam Mariana Jurczyka, który też miał za sobą tą historię agenturalną jako TW pseudonim Święty, ale Andrzej Rospochowski, Andrzej Słowik w Łodzi, Rospochowski w Katowicach, Jan Rulewski. No tych przywódców po prostu było bardzo, bardzo dużo i wydaje się, że po prostu każdy z nich w jakimś sensie mógł być lepszy jak Wałęsa. Na pewno mógł być lepszy jak Wałęsa, bo po prostu nie było na nich tych haków. Byliby suwerennymi po prostu przywódcami, popełnialiby błędy jak każdy, ale nie byłoby tego trzymania, że tak powiem, zakulisowego. No więc trudno powiedzieć, kto by był, ale na pewno nie jest tak, że gdyby nie Wałęsa, to by w ogóle nic nie powstało. Tak, był wreszcie Andrzej Gwiazda. No nie wiadomo, jakby się po prostu te losy związku potoczyły. No w tamtym czasie, tak jak pan tu przywołał opinię Krzysia Wyszkowskiego, wydawało się tak, jak on mówi, to znaczy, że jeśli my obalimy Leszka, to po prostu będzie sygnał, że się już na samym początku kłócimy. A poza tym ta kwestia agenturalności nie była taka oczywista. To znaczy, no nie było dowodów tak jak dzisiaj. Tak? W tamtym czasie rozważano oczywiście taki wariant i Gwiazdowie na przykład byli przekonani, że Wałęsa był agentem, zwłaszcza po tym, jak on sam powiedział, że rozpoznawał kolegów ze zdjęć po grudniu 70 roku na SB, ale wielu w to po prostu nie wierzyło. No a później już od jesieni 80 roku wydaje się, i taka jest teza mojej książki, że Wałęsa był nieusuwalny ze związku i tutaj uzyskał po prostu wsparcie szeroko pojętego aparatu władzy, z tajnymi służbami włącznie, uzyskiwał wyprzedzające informacje na temat opozycji wewnętrznej w Solidarności. To jest ta cała przewaga, którą on zyskał nad swoimi oponentami w ruchu Solidarności i w tym sensie stał się niezatapialny, politycznie niezatapialny. Gdyby pan, wiem, że to, no, tak to nie, może nie funkcjonuje, ale gdyby pan wybrał jedną osobę ze wszystkich ludzi, którzy byli poszkodowani przez Wałęsę, przez jego działalność agenturalną, czy generalnie przez jego działalność, to kogo by pan wybrał? Kto był najbardziej poszkodowany w Polsce przez Lecha Wałęsę? No tutaj na pamięć mi przychodzą jakby dwa nazwiska przede wszystkim. Henryk Lenarciak i Józef Schiller. I może jakbym miał jednego wybrać, to ze względu na to, że Heniu Lenarciak, którego znałem, któremu dedykowałem jedną z książek, Sprawa Lecha Wałęsy, jemu jest zadedykowana, nie żyje po prostu i jego powinienem tutaj wymienić. Postać niesamowita, fantastyczna, to był mężczyzna
bardzo wątłej budowy ciała, 150 cm wzrostu, duża głowa, jeszcze większe okulary. Kiedyś go zapytałem, panie Henryku, niech pan wymieni te okulary, bo są takie oldschoolowe, śmieszne trochę, a on mówi, panie Sławko, ja mam je z przydziału z lat 70. i tak już zostanie. Ale to był człowiek, któremu Wałęsa zawdzięczał bardzo dużo. Człowiek, który był przewodniczącym Rady Oddziałowej Związków Zawodowych w Stoczni Gdańskiej i który Lecha Wałęsę do tej rady w ogóle po grudniu 70. zaproponował, jakby zrobił wobec siebie niedźwiedzią przysługę, no bo wpuścił do kurnika lisa, który na niego intensywnie donosił. I później, proszę sobie wyobrazić, jeszcze w okresie Solidarności, od 80. roku Henryk Lenarciak stał się jednym z najbardziej radykalnych obrońców Wałęsy. W sytuacji, w której wszedł na przykład w konflikt Wałęsa z Anną Walentynowicz czy Andrzejem Gwiazdą, Henryk Lenarciak był tym, który Wałęsy po prostu bronił. Bronił go prawie do końca życia. I nie zapomnę tego nigdy, jak zobaczył po prostu donosy agenturalne na Wałęsy na siebie. Popłakał się. No i powiedział po prostu, że się tego nigdy nie spodziewał. I później była taka zamknięta, prywatna projekcja filmu Grzegorza Brauna, plusy dodatnie, plusy ujemne, podczas której po prostu pan Henryk się wzruszył bardzo. No ale powiedział tam po prostu bardzo ważne słowa, które go bardzo dużo kosztowały, odwagi. Wałęsa wrócił tam, skąd przyszedł. No i powiem tak, niedługo później przechodził przez ulicę zamyślony i zginął. Zmarł. Proszę powiedzieć, czy według pana Wałęsa to był dobry człowiek, pożyteczny idiota, czy zupełnie coś innego? Na pewno wykluczyłbym to pierwsze, to znaczy to nie jest i nie był dobry człowiek. Ja mam takie wrażenie, że to jest człowiek, w którym drzemie duże zło. Ma jakieś pokłady dobra, ale jak każdy, ale chyba więcej jest tego zła. Tak przynajmniej na niego patrzę. Pożyteczny idiota. Pewnie też. Pewnie i cwaniak. Ale wielkość Wałęsy jakby wynika, czy to, co osiągnął w życiu, wynika przede wszystkim z tego, że uzyskiwał wsparcie, które potrafił wykorzystać. On potrafił świetnie wykorzystać wsparcie społeczne, które autentycznie miał, ale potrafił też zaoferować komunistom coś, czego nie oferował ktoś inny, a pewnie tacy byli. I siła po prostu tych dwóch noszeń, społecznego i zakulisowego, spowodowała, że on się stał kimś wielkim. Jest jeszcze trzecia siła, którą wykorzystał, to znaczy siła Kościoła katolickiego. Sytuacja, w której na przykład prymas kardynał Wyszyński mówi, jeśli są siły antykościelne, antychrześcijańskie w ruchu Solidarności i siły chrześcijańskie, to ja postawię na chrześcijańskie, na człowieka z wąsami, z Matką Boską w klapie, a nie na Jacka Kuronia, który nas tutaj ugotuje po prostu, jako czerwony harcerz. No i Wałęsa to świetnie rozegrał, bo załatwił jakby dwie sprawy. Wsparcie dla siebie Kościoła katolickiego, hierarchii, kapłanów, duchowieństwa, a jednocześnie zyskał wsparcie w walce z tymi, których nazywał Kuroniadą. No i w ten sposób te trzy elementy spowodowały, że stał się kimś wielkim. I w jakimś sensie wszystkich starał się oszukać, może najmniej komunistów. No i w jakimś sensie rzeczywiście im oddał najwięcej z tego, co zyskał. To znaczy to, że jest rzecznikiem Jaruzelskiego dzisiaj i mówi o tym, że Jaruzelski i Kiszczak nigdy nie powinni stanąć przed sądem w Polsce, jest tego najlepszym dowodem. Ja jeszcze chciałem na koniec wrócić do filmu Wajdy, bo gdzieś tam się pan wyraził, że to nie jest film dla Polaków. Tak, ja odnoszę wrażenie, że to jest film adresowany przede wszystkim dla ludzi na Zachodzie. On operuje takimi niesamowitymi schematami. Przede wszystkim jakby skoncentrowany jest na wysiłku jednego człowieka. To na Zachodzie się lubi takich herosów, co to w pojedynkę zmieniają karty dziejów historycznych.
I tak on jest skonstruowany. Na przykład jest odparowany, wyparowana cała historia związana z Kościołem, no bo to się dzisiaj nie sprzeda. Jak się pokaże klechów po prostu z prymasami, biskupami, fioletami, to po prostu to tego świat na Zachodzie nie kupi. Czyli to nie jest polski film? To nie jest polski film, nie. Na przykład religijność Wałęsy jest usunięta z tego filmu. Wałęsy śpiewającego pieśni religijne nie ma. No proszę sobie wyobrazić, no jakby Wałęsa bez tego nie istnieje. Wałęsa aktor, Wałęsa polityk aktor już w sierpniu 80 roku, śpiewający po prostu, klęczący godzinami przed krzyżem, Wałęsa, który przyjmuje komunię świętą i tak dalej, Wałęsa wreszcie właśnie z różańcem na szyi. No tego w tym filmie nie ma po prostu. To jest oczywiście film adresowany przede wszystkim do ludzi Zachodu, jakby grający właśnie takimi schematami myślowymi, charakterystycznymi dla ludzi Zachodu. Na końcu jest piosenka jakaś komunistyczna o sztandarze czerwonym, który trzeba podnieść i wysoko trzymać i walczyć o prawa jakieś ludzkie. Może dlatego on jest niepopularny w Polsce. W Polsce obejrzało go niecałe 400 tysięcy, nie więcej jak 400 tysięcy ludzi i z czego, jak wiem, ponad połowa to są dzieci i młodzież siłą spędzana do sal kinowych. No ale na Zachodzie chyba też nie uzyska zbyt dużego poklasku, bo to jest film źle zrobiony. Temu filmowi towarzyszył od początku jakiś problem, jakiś chaos. On był czterokrotnie przemontowywany. Rwie się w nim po prostu cała ta konstrukcja, fabuła. No proszę sobie uzmysłowić właśnie, że jakby fabuła jest oparta na wywiadzie, który prowadzi z Wałęsą w marcu 81 roku Oriana Fallaci, ale ona kończy przecież w marcu 81 roku ten swój wywiad, a film jakby toczy się dalej, opowieść się toczy aż do 89 roku i później ta Oriana Fallaci nagle znika, no potem się znów pojawia, nie wiadomo po prostu jakby co miał autor Andrzej Wajda na myśli, konstruując w ten sposób ten film. No bardzo chaotyczny, słaby też aktorsko, przerysowany Wałęsa. To taki paradoks, ale ja bym stanął w ogóle w obronie Lecha Wałęsy przed Więckiewiczem, bo on go po prostu tak przerysował, że to rzeczywiście jest jakaś, nie wiem na ile świadoma, na ile nieuświadomiona parodia Lecha Wałęsy. I ten film, jak mi znajoma z Kanady napisała, która była na jakimś pokazie właśnie w Toronto, że film powinien być sprzedawany na Zachodzie, pokazywany, jako reklamowany jako komedia. I rzeczywiście chyba tak jest. No właśnie, na zakończenie chciałem tylko podziękować panu bardzo za ten wywiad. Dziękuję. I chciałem życzyć nam wszystkim, żeby kiedyś powstał film o Solidarności, o Wałęsie i o tych trzech wspaniałych, heroicznych paniach, które odgrały ogromną rolę, a o której roli próbuje się zamieść pod dywan po prostu. Oczywiście. I wygumować z historii, tak samo jak wiele innych rzeczy ze współczesnej czy dawnej historii naszej. Także dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę nam wszystkim, żeby powstawały lepsze filmy i prawdziwsze i oddające ducha tych czasów. Dziękuję bardzo, też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.